Agüero, Reyes, Agüero, gdzie piłka? Reyes, Reyes i gol! 1-0, no kompletnie pogubiła się teraz defensywa Nera Zurich i kontra Antonio Reyes strzela bramkę. Znakomita akcja indywidualna. My na razie widzimy cieszących się panów drużyny Atletico. Za chwilę jeszcze raz będziemy mogli obejrzeć tą akcję 1-0. Reyes, wydaje mi się, zawodnik, który najbardziej zasłużył z tej drużyny na strzelenie bramki. Trzy strzały, dwa w światło bramki, no i mamy teraz gola, popatrzmy. Tu Reyes jeszcze raz potrafił. Można powiedzieć, że przy pierwszym suku albo tak blisko, że po prostu nie był w stanie się schylić tutaj Julio Cezar do tego strzału 1-0. Wydaje mi się, że zasłużone prowadzenie Atletico. No, jeszcze piłka po rękawicy, która była przyklejona do ziemi Julio Cezara, ale cało zło gdzieś Interu zaczęło. No to zobaczmy, Simão, Agüero, Jurado w polu karnym. Simão, Agüero, gol! No i chyba już to wszystko jest rozstrzygnięte. Znów fatalnie zdrzemnęła się defensywa Interu. Piękna akcja od skrzydła Simão i do pustej bramki Sergio Kun Agüero. My oglądamy jeszcze raz tą akcję, oglądamy tą bramkę, oglądamy piłkarzy cieszących się, a ja cały czas jeszcze raz spójrzmy na tą akcję. Tutaj w ogóle Maicon się przewrócił, nikt nie zasekurował, proste zagranie, prostopadła piłka, światło bramki. No wydaje mi się, że tą bramkę to nawet chyba ty, Mateusz, byś już strzelił, gdy tam sami trenujesz z dziennikarzami, prawda, także tutaj ciężko było. To się wydaje, jest presja 75, także nie, nawet taka tego nie było można nie strzelić. Tego nie było można nie strzelić. A ja patrzyłem poza ekran, bo...